Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku Ekspresu Księgowego Ustawa VAT w pigułce. Dziś będziemy mówić o obowiązku podatkowym VAT. Temat, mimo tego, że tylko zawiera się w jednym artykule, tak naprawdę jest dosyć szeroki, więc myślę, że będą na to przeznaczone dwa albo nawet trzy odcinki. Żeby nie było nudy, będę mówić o przykładach, będę wskazywać podstawy prawne, tak żebyście mogli też sobie to zweryfikować. Myślę, że możemy zaczynać. Niech formalności stanie się zadość. Dla początkujących wyjaśnię, że moment powstania obowiązku podatkowego jest to po prostu moment, w którym należy rozliczyć podatek VAT, bowiem ustawodawca wskazał w ustawie, kiedy w zależności od świadczonych usług i dostaw towarów należy ten VAT wykazać w deklaracji. Jeszcze jedna rzecz, mianowicie część osób ma problem z zapamiętaniem, który to jest VAT naliczony, który to jest VAT należny. Ja do tej pory pamiętam ze studiów, że VAT należny należy zapłacić. Mam nadzieję, że taka formuła przekazania Wam tego pomoże Wam to zapamiętać. Jakie są konsekwencje błędnego rozpoznania obowiązku podatkowego? Właściwie mamy dwa rodzaje transakcji, które mogą źle być wykazane. Może być albo faktura sprzedaży ujęta zbyt wcześnie, albo zbyt późno, ponieważ wystawimy ją później i nie chcemy się cofać do okresu wcześniejszego. O ile fakturę sprzedaży ujmiemy wcześniej, nie rodzi to jako takich konsekwencji samych sobie. Jedynie co, to będziemy tak naprawdę musieli zapłacić ten VAT wcześniej. Natomiast w przypadku, kiedy faktura zostanie sprzedaży zbyt późno ujęta w deklaracji, to już konsekwencje są o wiele większe. Dlaczego? Po pierwsze, odsetki ustawowe, nie ustawowe, tylko podatkowe, od zaległości podatkowych. Po drugie, w razie kontroli, kiedy przyjdzie Urząd Skarbowy, będzie nas kontrolował i znajdzie taki błąd, że ta faktura została ujęta w niewłaściwym okresie i zaniżyliśmy podstawę opodatkowania, może nałożyć na nas sankcję w wysokości 30% wartości tego zaniżenia. Więc prosty przykład, jeżeli mamy kwotę zaniżenia na 10 tysięcy złotych, to tak naprawdę 30% z tej kwoty, czyli 3333,33, to jest dla nas dodatkowa sankcja z tego tytułu. Jeżeli oczywiście tam dokonamy korekty, to ta sankcja oblega obniżeniu do 20%, natomiast nie ma wtedy możliwości, żeby w ogóle tak jakby tej sankcji nie ponosić. Więc sami widzimy, że przy dużych kwotach zwłaszcza jest to dosyć znacząca tak jakby kara dla podatnika, dlatego też tak istotne jest rozpoznanie obowiązku podatkowego we właściwym okresie. Jaka jest ogólna zasada powstania obowiązku podatkowego? To znaczy taka, która nie jest wskazana przez ustawodawcę jako wyjątek. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Proste, prawda? Tylko pytanie, kiedy tak naprawdę uznaje się dostawę za dokonaną? Czy w momencie, kiedy podatnik, który sprzedaje towary, wydaje te towary kurierowi, który będzie je przewoził, czy w momencie, kiedy ta dostawa dociera tak naprawdę do nabywcy? Musimy sobie zadać podstawowe pytanie, tak naprawdę kiedy jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jako właściciel, czyli kiedy on może tymi towarami dysponować. Jeżeli towar jest wydany bezpośrednio nabywcy, to sprawa jest prosta, bowiem dokonanie dostawy następuje z chwilą wydania tego towaru. Natomiast sytuacja komplikuje się, gdy sprzedawany towar jest transportowany przez wynajętego przewoźnika lub transportem nabywcy lub dostawcy. Wówczas tak naprawdę wszystko zależy, kto według umowy ponosi ryzyko zniszczenia lub utraty towaru w czasie transportu. Jeżeli sprzedawca, a tak najczęściej jest, to obowiązek podatkowy powstanie wówczas, kiedy ten towar znajdzie się u nabywcy. Zanim zagłębię się w szczegóły, jeszcze jedna ważna rzecz. Jeżeli przed wykonaniem dostawy towarów bądź przed wykonaniem świadczenia usług podatnik otrzyma całość bądź część zapłaty, w szczególności przedpłatę, zaliczkę, to wówczas powstaje obowiązek podatkowy. Nie zawsze jednak tak jest, o tym powiem Wam za chwilę. Jednym z ważnych wyjątków od zasady ogólnej jest dostawa mediów, czyli prądów, gazów, wody, ścieków, ale również usługi najmu, dzierżawy, leasingu itd., itd. Macie wszystko wymienione po lewej stronie zestawienia. Jest to bardzo ważny artykuł, artykuł 19a ustęp 5 punkt 4 i zapamiętajcie ten artykuł, dlatego że on później gdzieś tam dalej w przepisach się ciągle powtarza. Zacznijmy po kolei omawiać przykłady.
Tutaj mamy sytuację taką, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. Jeżeli z jakichś przyczyn jednak ta faktura nie zostanie wystawiona w terminie przepraszam, zostanie z opóźnieniem, wystawiona z opóźnieniem, to wtedy obowiązek podatkowy powstanie zgodnie z terminem płatności. Ale lećmy po kolei. Czyli pierwsza sytuacja. Faktura wystawiona jest w terminie, czyli nie później niż z upływem terminu płatności. W takiej sytuacji obowiązek powstanie z chwilą wystawienia faktury. No i tutaj prosty przykład. Faktura jest wystawiona 5 maja, termin płatności jest 19 maja, więc w takiej sytuacji, jeżeli faktura była wystawiona w terminie, obowiązek powstanie 5 maja. Ta sytuacja jest akurat łatwa i przyjemna. Przejdźmy do kolejnej. Faktura jest niewystawiona w terminie lub w ogóle niewystawiona. Wówczas obowiązek podatkowy powstaje z chwilą, kiedy upływa termin płatności. I tutaj kolejny przykład. Mamy miesiąc maj. Termin płatności określony w umowie za najem na przykład jest do 15 każdego miesiąca. Faktura natomiast jest wystawiona 27 maja. W tej sytuacji obowiązek podatkowy powstanie 15 maja, czyli tak jak było w umowie określone tak jak był określony termin płatności w umowie. Kolejny przypadek jest to refaktura. Jak należy zachować się przy refakturze? Ja Wam tutaj przytoczę jeden z artykułów, który tak jakby wskazuje, że przy refakturze należy stosować takie same zasady jak przy normalnej fakturze. Bowiem w ustawie o VAT mowa jest o tym, że podatnik działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług. To znaczy przyjmuje się, że ten podatnik sam tak jakby otrzymał i wyświadczył te usługi. Czyli zachowuje się jak normalny podatnik. Czynność tę uznaje się więc za świadczenie usług, które podlega normalnie opodatkowaniu VAT. I w momencie, kiedy następuje odsprzedaż mediów, na przykład, i faktycznemu odbiorcy, temu ostatecznemu, obowiązek podatkowy powstaje co do zasady w dacie wystawienia tej refaktury dokumentującej tą czynność. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz do tego, o czym powiedziałam, mianowicie przedpłata, zadatek nie będą wywoływały skutków podatkowych. Nadal obowiązek podatkowy będzie powstawał zgodnie z tym, co macie w tabeli pod tytułem data powstania obowiązku podatkowego. Jest to opisane w odpowiednim artykule. Podstawę prawną znajdziecie obok. Kolejna rzecz, o której chcę powiedzieć, to świadczenie usług, tych usług, które są wymienione w tabeli po lewej, dla osób fizycznych. W ich przypadku data powstania obowiązku podatkowego będzie z chwilą upływu terminów płatności. Mało tego, jeżeli chodzi o te wszystkie dostawy mediów, usług, ochrony mienia, dozoru i tak dalej, nie ma obowiązku wystawienia faktury dla osoby fizycznej, nawet jeżeli ona zgłosi takie żądanie. Zapewne macie zakodowane, że podatnik ma obowiązek wystawić faktury, jeżeli otrzymał przedpłatę, zaliczkę i tak dalej. Natomiast jest taki wyjątek, o którym mało kto pamięta, mało kto wie, że tak naprawdę w przypadku osób fizycznych mamy taki wyjątek, jeżeli chodzi o te usługi. Nie będę mówić o innych, bo to przy okazji. Podam przykład. Podatnik wysyła prognozy na dostawę gazu dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Nie wystawia faktur za dostawę gazu, tylko te prognozy. Wówczas obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu płatności. Podobnie jakby nie było takich nawet prognoz, to też obowiązek podatkowy powstawałby z chwilą upływu terminów płatności. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że wszystko było zrozumiałe. W opisie do tego filmu zamieszczam link, poprzez który będziecie mogli pobrać sobie dzisiejszy materiał. Będzie tam w takiej przystępnej formie opis tego, o czym mówiłam, to znaczy prosta tabelka z transakcjami, wskazaną podstawą prawną, z komentarzem i z przykładem, tak żebyście to, o czym mówiłam, mogli zastosować w praktyce, sprawdzić u siebie, jak to wszystko funkcjonuje. W kolejnych odcinkach, jeżeli coś się będzie pojawiać, będę tutaj sukcesywnie doklejać, dorzucać, tak żebyście mieli komplet. Mam nadzieję, do zobaczenia w kolejny poniedziałek, aczkolwiek
Nie jestem pewna, czy mi się uda dla Was nagrać filmik. Jeżeli nie, będzie to dopiero za 2 tygodnie. W każdym razie trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.